Ave Maria, moi kochani, 29 października. Tak, już dzień nam doszedł, już kolejny dzień, ostatnie dni października i ostatnie tematy w serii Nigdy dosyć o Maryi. Dzisiaj bardzo ważny temat i mega długi, ale mam nadzieję, że go uda mi się jak najbardziej streścić i przekazać w takiej pigułce, ale też dużo ciekawostek, bo to Fatima. Więc ten temat jakoś tutaj koniecznie wymagał tego, żeby go podjąć osobno i pod kątem sanktuarium, już wczoraj go nie poruszałem, bo wiąże się też z bardzo ważnymi objawieniami Matki Bożej. I dzisiaj w ramach tego odcinka też powiemy sobie bardzo krótko Maryja w innych religiach, bo też ten temat prosiliście, więc jakoś go spróbujemy sobie podjąć. Bardzo szybciutko zaczynamy, żeby czasu nie tracić. Wizje, które miało troje portugalskich pastuszków, okazały się kluczem do zrozumienia ważnych wydarzeń XX wieku. Dziś, znając historię zamachu na ojca świętego Jana Pawła II i upadku komunizmu, potrafimy lepiej zrozumieć przesłanie, które Maryja przekazała światu w 1917 roku. Był to rok wyjątkowo dramatyczny, żołnierze ginęli masowo na frontach przeciągającej się I wojny światowej, cywile umierali z powodu głodu i nieszczęść i chorób, zaś w Rosji wybuchła rewolucja bolszewicka, której tragiczne skutki na długie lata miały zaważyć na losie wielu narodów. Wobec tylu nieszczęść papież Benedykt XV wezwał cały Kościół do tego, by wołać Matkę Bożą o ratunek. Oczywiście tutaj tak w ramach tego wstępu kwestia tajemnic fatimskich, które też sobie dzisiaj poruszymy, to jest temat na wiele, wiele odcinków, budzący przez wielu też komentatorów wiele kontrowersji i tak naprawdę też nie wiemy, czy te wszystkie tajemnice są wyjaśnione w pełni. Jest to kwestia bardzo otwarta, więc też proszę, żeby ci, którzy będą oglądali ten odcinek, że to jest taki bardziej przedstawienie całej w ogóle kwestii Fatimy bardzo ogólnie, bez wchodzenia w szczegóły, tylko mniej więcej pewne rzeczy zaznaczę, bo taki jest cel tej serii, nie jest celem tutaj wyjaśnienie Fatimy od A do Z, bo tego się chyba nawet nie da zrobić. Pewne rzeczy są i pozostaną pewnie tajemnicą. Ale właśnie, najpierw zanim doszło do objawień Matki Bożej, Trójce Pastuszków, Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, Łucji i jej kuzynom, tam ci byli rodzeństwem, mieszkali we wiosce Aljustrel, należącej do parafii fatimskiej. Miały najpierw miejsce objawienia anioła Portugalii, zwanego też aniołem pokoju. Anioł zjawił się trzy razy. Miało to miejsce wiosną lub latem 1916 roku przed grotą przy wzgórzu nie wiem jak się to czyta, Cabeco, nie wiem, nie znam portugalskiego, więc też no nie wiem. I Łucja mówiła na ten temat. Bawiliśmy się przez pewien czas, gdy nagle silny wiatr potrząsnął drzewami, co skłoniło nas do popatrzenia, co się dzieje, ponieważ dzień był pogodny. Wtedy ujrzeliśmy w oddali nad drzewami rozciągającymi się ku wschodowi światło bielsze od śniegu w kształcie przezroczystego młodego mężczyzny, jaśniejszego niż kryształ w promieniach słońca. W miarę jak się przybliżał, mogliśmy rozpoznać jego postać. Był w wieku od 14 do 15 lat, wielkiej urody. Byliśmy zaskoczeni, przejęci, nie mogliśmy wypowiedzieć ani słowa, więc wiemy jak wyglądają aniołowie młodzieńcy 14-15-letni, tak przynajmniej ten anioł pokoju Portugalii wyglądał. Przywitał się z dziećmi, powiedział, żeby się nie bały, że jest aniołem pokoju i zachęcił do modlitwy. I zaczęli powtarzać jego słowa. O mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Błagam Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wielbią Cię, nie ufają Tobie, nie kochają Cię. I potem po trzykrotnym powtórzeniu tych słów podniósł się i powiedział, módlcie się tak, serce Jezusa i Maryi uważnie słuchają Waszych próśb. Czyli wielbić Boga i przepraszać Go za tych, którzy tak, którzy tego nie robią. Zniknął potem atmosfera nadprzyrodzoności, jaka ich ogarnęła. Jak wspomina Łucja, była tak silna, że przez dłuższy czas prawie nie zdawali sobie sprawy z własnego istnienia. Pozostając w tej samej pozycji, w której anioł ich zostawił, powtarzając ciągle tę samą modlitwę. Żadne z nas nie zamierzało mówić o tym zjawieniu, ale zachować je w tajemnicy. Potem latem pojawił się anioł drugi raz przy studni domu Łucji, blisko której bawiły się dzieci.
I Ucja opowiada, co jej powiedział. Co robicie? Módlcie się dużo. Przenajświętsze serca Jezusa i Maryi chcą okazać przez was miłosierdzie. Oferujcie nieustanne modlitwy i umartwienia Najwyższemu. Jak mamy się umartwiać? Zapytałam. Z wszystkiego, co możecie, zróbcie ofiarę Bogu jako akt zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest obrażany, i jako uproszenie nawrócenia grzeszników. W ten sposób sprowadzicie pokój na waszą ojczyznę. Jestem aniołem stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z pokorą i podaniem cierpienia, które Bóg wam ześle. Anioł uczy dzieci prawdziwej pokuty, która polega przede wszystkim na przyjmowaniu tego, co mamy w życiu. Na przyjmowaniu wszystkiego zgodnie z wolą Bożą i starają się wypełniają swoich obowiązków, jak tylko potrafią. To jest główna podstawa pokuty i umartwienia, do którego zachęcał. Z końcem lata, początkiem jesieni 1916 roku pojawia się w grocie i siostra Lucja opisuje w taki sposób. Gdy tylko tam przybyliśmy, padliśmy na kolana i dotknąwszy czołami ziemi, poczęliśmy powtarzać słowami modlitwy anioła: O mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Nie pamiętam, ile razy powtórzyliśmy tę modlitwę, kiedy ujrzeliśmy błyszczące nad nami nieznane światło. Powstaliśmy, aby zobaczyć, co się dzieje, i ujrzeliśmy anioła trzymającego kielich w lewej ręce, nad którym unosiła się hostia, z której spływały krople krwi do kielicha. Zostawiwszy kielich i hostię zawieszone w powietrzu, anioł uklęknął z nami i trzykrotnie powtórzyliśmy z nim modlitwę. Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wielbię Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, coś już mi znajomo, co nie? Obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest on obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Zobaczcie, jak to blisko brzmi do koronki, co nie? Niezależnie powstawały ta modlitwa tutaj, nie? Następnie powstając, wziął znowu kielich i hostię w rękę. Hostię podał mnie, a zawartość kielicha dał do wypicia Hiacyncie i Franciszkowi, jednocześnie mówiąc: Przyjmijcie ciało i pijcie krew Jezusa Chrystusa, straszliwie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagradzajcie zbrodnie ludzi i pocieszajcie waszego Boga. I potem się jeszcze schylił do ziemi i powtórzył modlitwę. Tyle może o tym. Moglibyśmy trochę jeszcze więcej powiedzieć, ale nie chcę tego tematu właśnie na tym, żeby się bardzo koncentrować. Fatima i 1917 rok. Wspomnienia świętej siostry Łucji. W ogóle to zachęcam do tego, żeby te objawienia poczytać. Nie są bardzo długie. Te wszystkie dialogi, które kierowała Matka Boża do dzieci, są w internecie, można o tym poczytać. Może tylko tak krótko powiem ogólnie o tych objawieniach, bez wchodzenia w szczegóły, dlatego że to można doczytać. To wszystko tam rzeczywiście jest. Sam jak mieliśmy nabożeństwa fatimskie w parafii w Radomsku, to też kiedy zdarzyło mi się Fatimę prowadzić, te spotkania fatimskie 13 dnia każdego miesiąca, z racji właśnie, że 13 dnia się Matka Boża objawiała poza jednym dniem, jednym miesiącem, poza sierpniem, bo wtedy Maryja się objawiła 19 sierpnia. Dlatego czcimy Matkę Bożą. Wtedy też czytaliśmy te objawienia, żeby z nich można bardzo wiele wyciągnąć dla siebie. To wszystko gdzieś rzeczywiście, wszystko się gdzieś tam rzeczywiście jest dostępne. Warto, poczytajcie, tak może to zostawię. Bo ten odcinek będzie trwał bardzo długo, bo mam kilkanaście stron tutaj z tymi objawieniami łącznie, więc nie chcę wam tego wszystkiego tutaj sprzedawać. Zachęcam, po prostu zachęcam, tylko powiem, dlaczego w sierpniu było inaczej. Dlatego, że były dzieci zamknięte w więzieniu. Villa Nova de Aurem. Dlatego objawienie było później, bo nie chcieli ich wypuścić po prostu, żeby miały te widzenia. I Matka Boża przekazała im różne tajemnice, głównie wzywała do pokuty, nawrócenia. Podczas ostatniego, szczególnie te październikowe, były najważniejsze, można powiedzieć. Tutaj najwięcej też Maria mówi. Właśnie tutaj wtedy powiedziała, że z Matką Bożą Różańcową, wtedy zdradziła, kim jest, zachęcała do odmowy różańca. Jeżeli to się będą odmawiać ludzie różaniec, to wojna się skończy i żołnierze powrócą do domu. I w ogóle też ciekawe, takie, że chciała tam poprosić, kto to chciał, chyba Łucja, tak?
Czy zechciałby uzdrowić kilku chorych, nawrócić kilku grzeszników, wiele więcej? Powiedziała, jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić i niech proszą o przebaczenie swoich grzechów. Wtedy miał też miejsce cud słońca, warto o tym powiedzieć sobie. Podczas gdy obrazy te ukazywały siedem po drugim oczom wizjonerów, wielki tłum złożony z kilkudziesięciu tysięcy osób był świadkiem cudu słońca. Jest to rzeczywiście potwierdzone. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi to widziało. Podczas całego trwania objawienia padał deszcz. Przy końcu spotkania Łucji Najświętszej Marii Panny, w chwili gdy Maria zaczęła się unosić, a dziewczynka wykrzyknęła: Patrzcie na słońce, chmury się rozpierzchły, odsłaniając słońce, które wyglądało jak ogromny srebrny dysk. Lśniło tak intensywnie, jak jeszcze nigdy, lecz jego blask nie oślepiał. Trwało to tylko chwilę. Ta ogromna kula zaczęła jakby tańczyć. Słońce było jakby gigantycznym ognistym kołem, kręcącym się szybko. Trzymało się na jakiś czas, zanim znów zaczęło kręcić się wokół swojej osi z oszałamiającą prędkością. Następnie zaczęło przybierać różowy kolor na krawędziach i ślizgać po niebie, wirując i rozsypując czerwone snopy płomieni. Światło to odbijało się na ziemi, na krzewach i drzewach, a także na twarzach ludzi, na ich ubraniach, przyjmując świetliste, różnobarwne odcienie. Trzykrotnie ożywiona szaleńczym ruchem kula ognia zaczęła drżeć i trząść się. Wydawało się, że opadając z ruchem zygzakowatym spadnie na przerażony tłum. Wszystko to trwało około 10 minut. Na końcu słońce wspięło się znów wijącym ruchem do punktu, z którego zaczęło padać, na nowo przyjmując swój spokojny wygląd i odzyskując swoją jasność, zwykłą jasność swego światła. Niesamowite, naprawdę, i to też rzeczywiście się też działo. Tak. Z tego względu warto też poczytać więcej. Tutaj mamy. Co by tu jeszcze dalej powiedzieć? Tutaj są jakieś też dłuższe teksty. Maria też objawiała się, no właśnie, tu może o tym siódmym objawieniu w Fatimie. Nadszedł dzień 15 czerwca, ostatni dzień. Wczesnym rankiem Lucja udała się do kościoła w Fatimie, by uczestniczyć we mszy świętej, przyjąć chleb z nieba, który miał ją umocnić na otwierającą się przed nią nową i zupełnie nieznaną drogę. Czas się kończył, a ona nie miała sił, by iść dalej. Pozwólmy, by to ona pisała tam tę bolesną godzinę, której zwracała się do Matki Bożej. To już jest 4 lata po objawieniach fatimskich. To już chyba rzadziej znamy te kwestie, więc warto posłuchać, co się działo 15 czerwca 1921 roku. Był 15 czerwca 1921. Widziałaś moją walkę, moje niezdecydowanie, mój żal z powodu wyrażonej wcześniej zgody. Niepewność tego, co miało spotkać, decyzję wycofania się z danego słowa, znajomość tego, co pozostawiłam i tęsknota rozdrapująca mi serce. Powiedzieć wszystkiemu żegnam w momencie, gdy młodość zaczyna rozkwitać, gdy cudowna przyszłość uśmiecha się obietnicą pobytu u pani Asuano Avelar i innych życzliwych mi pań, zrezygnować z matczynej czułości, jaką mnie obdarzały i którą odwzajemniałam również szczerym uczuciem, pozostawić wszystko, nawet dom rodzinny dla nieznanego, które miałam spotkać. Takie obrazy niewoliły mi serce i sprawiały, że przeczuwałam to, o czym nawet nie chciałam myśleć. Czy tak można żyć? Zapytywałam samą siebie. Nie, powiem mamie, że nie chcę jechać i skoro nie zjawimy się w Leiri, wszystko się zakończy. Potem pojadę do Lizbony, do Santarem, do mojej ukochanej pani Adelaidei albo do Leiri, do pani Patricio. We wszystkich tych miejscach czuję się dużo lepiej, mogę się uczyć i zapewnić sobie dobrą przyszłość. Tam, dokąd chce mnie wysłać ksiądz biskup, nie wiem jak będzie. A na dodatek postawił warunek, że nie wrócę więcej do domu. To znaczy, że już nigdy nie zobaczę rodziny ani tych błogosławionych miejsc. Szczęśliwe miejsca, Cova de Aria, Loco, tak i dalej. Tam uśmiech mojej pierwszej komunii świętej. Villa Nova de Ourem, gdzie przebywa Jacynta, cmentarz, na którym spoczywają ciała ukochanego taty i Franciszka. Nigdy więcej nie stąpać po tej błogosławionej ziemi, po to, by iść, Bóg wie dokąd. Nawet bez możliwości bezpośredniej korespondencji z mamą to niemożliwe. Nie jadę. To jest jak miała chyba właśnie do zakonu pójść. I posłuchajcie dalej. Z głową pełną tłoczących się jedna na drugą myśli tamtego popołudnia, Łucja odwiedziła wszystkie miejsca związane z objawieniami, szczególnie drogie jej sercu. Gdy dotarła do Cova di Dairia, uklękła przy kracie chroniącej miejsce, gdzie rósł dom skalny, przy którym ukazała się Matka Boża i pozwoliła, by łzy, które zdawały się nie mieć końca, zalewały jej oczy, podczas gdy prosiłam Matkę Bożą o przebaczenie tego, że tym razem nie jestem w stanie ofiarować się jej tego cierpienia, które wydawało mi się ponad moje siły. Przypomniał mi się piękny dzień 13 maja 1917 roku, gdy powiedziałam moje tak.
obiecując przyjąć wszelkie cierpienie, które Bóg zechce na mnie zesłać. I to wspomnienie stało się niczym światło na dnie duszy, skrupułem nie dającym mi spokoju i wyciskającym z mych oczu kaskady łez. Tak i modliła się dalej. I właśnie, kiedy pewne słowa modlitwy wypowiedziała, jeszcze bardziej powiedziała swoje tak, jeszcze bardziej świadomie niż kilka lat wcześniej, 13 maja 1917 roku, i wtedy wielki ciężar spadł z jej serca. Ucja uspokoiła się, odzyskała siły niezbędne do dalszej drogi, pewna, że taka jest właśnie wola Boga. Chociaż było ciężko, chciała iść jedynie drogą, której On jej wyznaczał, wyciszona, korzystając z chwili samotności, jakim nastąpiły potem, gdy szczęśliwym wzrokiem odprowadzała do nieba Matkę Bożą, przejrzała niczym na filmie cudowne doświadczenia, których doznała w tym miejscu 4 lata wcześniej. I właśnie wtedy pojawił się pierwszy sygnał powołania zakonnego. Przypomniałam sobie moją ukochaną Matkę Bożą z góry Karmel i w tym momencie poczułam łaskę powołania do życia zakonnego, pociąg do karmelitańskiej klauzury. Jako przewodniczkę przybrałam sobie moją ukochaną siostrę Tereskę od Dzieciątka Jezus. Po kilku dniach za radą księdza biskupa przyjęłam za regułę posłuszeństwo, a słowa Matki Bożej przywołane w Ewangelii: zróbcie wszystko, co On wam powie. To jest takie właśnie doświadczenie Łucji z jej kryzysu powołania. Potem Matka Boża się objawiła jeszcze, to już może tak nie będę tego wszystkiego czytał. W każdym razie te objawienia trwały dalej w Pontevedra 10 grudnia, kiedy też właśnie tak zjawiła się Najświętsza Panna, a z boku w jasności Dzieciątko. Najświętsza Dziewica położyła Łucji rękę na ramieniu, pokazała cierniami otoczone serce, które trzymała w drugiej ręce. Dzieciątko powiedziało: miej współczucie z sercem Twojej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. I Maria również. Wtedy właśnie, o tym pamiętacie, mówiliśmy o pierwszych sobotach. To było to objawienie Matki Bożej 10 grudnia 1925. Prosiła o pierwsze soboty, już o tym był pewien odcinek, więc o tym nie będziemy mówić dalej. No właśnie, sama kwestia też tajemnic fatimskich. Tu mamy akurat tekst na podstawie Kongregacji Nauki Wiary, Orędzie Fatimskie, Città del Vaticano 2000. Tłumaczenie odtwarza wiernie tekst oryginalny, w tym także niedokładności interpunkcji, co zresztą nie przeszkadza w zrozumieniu tego, co widząca chciała powiedzieć. Tak, pierwsza, tak może tylko pokrótce, nie będę tego też czytał. W każdym razie powiemy sobie, pierwsza część tajemnicy fatimskiej to była wizja piekła. Wtedy, co się działo w czasie tej wizji? Pani nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi. Widzieliśmy w tym morzu demony i dusze jakby były przezroczystymi czarami lub brunatnymi, żarzącymi się węgielkami w ludzkiej postaci. Unosiły się w pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu. Padały na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, bez wagi, w stanie nieważkości, wśród bolesnego wycia i rozpaczliwego krzyku. Na ich widok można było ogłupieć i umrzeć ze strachu. Demony miały straszne i obrzydliwe kształty wstrętnych, nieznanych zwierząt. Lecz i one były przejrzyste i czarne. Ten widok trwał tylko chwilę, dzięki niech będą Matce Najświętszej, która nas przedtem uspokoiła obietnicą, że nas zabierze do nieba w pierwszym widzeniu. Bo gdyby tak nie było, sądzę, że bylibyśmy umarli z lęku i przerażenia. I Maria powiedziała takie słowa wtedy: widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do niepokalanego serca. Jeśli zrobi to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy, ale jeżeli się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. I tak rzeczywiście się stało. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który Bóg daje, że ukaże świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu niepokalanemu sercu i ofiarowania Komunii Świętej w pierwszej soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, Rosja rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła.
Sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, a na koniec zatriumfuje moje niepokalane serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres w pokoju. Tak jest, to jest pierwsza. Jeszcze tu jest napisane. Różnie są takie jeszcze do powiedzenia. Te słowa raz są, czasami ich nie ma. W Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary, nie mówcie tego nikomu. Tak możecie to powiedzieć Franciszkowie. W sensie temu bratu. To różnie, czasami się to pojawia, czasami nie. Druga część tajemnicy fatimskiej jest poświęcona sercu Maryi i nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi. Jak już poprzednio było mówione, nasza Pani, jak ją nazywa Lucja, 13 czerwca 1917 roku zapewniła mnie, że nigdy mnie nie opuści i że jej niepokalane serce będzie zawsze moją ucieczką i drogą, która mnie będzie prowadziła do Boga. Mówiąc te słowa, rozłożyła swe ręce i przeszyła nasze serca światłością, która z nich płynęła. Wydaje mi się, że tego dnia to światło miało przede wszystkim utwierdzić nas w poznanie i miłość szczególną do niepokalanego serca Maryi, tak jak to przepraszam, było w dwóch innych wypadkach odnośnie do Boga i do tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Od tego dnia odczuliśmy w sercu bardziej płomienną miłość do niepokalanego serca Maryi. Hiacynta mówiła mi nieraz: ta pani powiedziała, że jej niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga. Kochasz ją bardzo? Ja kocham jej serce bardzo. Ono jest tak dobre. Kiedy pani w lipcu powiedziała nam w tajemnicy, jak to już wcześniej opisałam, że Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do jej niepokalanego serca, aby zapobiec przyszłej wojnie, iż że przyjdzie, że, aby żądać poświęcenia Rosji jej niepokalanemu sercu i Komunii Świętej wynagradzającej pierwsze soboty, Hiacynta słysząc to powiedziała do mnie: tak mi żal, że nie mogę przyjąć Komunii Świętej na zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Mówiłam też już, że Hiacynta spośród aktów strzelisty, które Ojciec Chrus nam polecił, wybrała następujący: słodkie serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Gdy te słowa wypowiadała, dodawała ze swoją zwykłą prostotą: lubię to bardzo serce Maryi, tak bardzo serce Maryi. Jest to przecież serce naszej Matki Niebieskiej. Czy ty też lubisz powtarzać: słodkie serce Maryi, bądź moim ratunkiem? Ja to tak chętnie czynię, tak bardzo lubię. Takie dziecięce, bardzo fajne. Często zrywała kwiaty polne i śpiewała sobie na melodię, którą spontanicznie sama wymyślała: słodkie serce Maryi, bądź moim ratunkiem, niepokalane serce Maryi, nawróć grzeszników, wybaw duszę z piekła. Tak sobie Hiacynta śpiewała. I trzecia część, największą tutaj rodzi też kontrowersję. Zanim już za chwilę się za to zabierzemy, tylko powiem, co jeszcze przed nami. Już powoli lądujemy, powiem sobie jeszcze, dlaczego akurat Fatima, i też w nawiązaniu do tego, oczywiście, powiem Maryja w innych religiach. Powiemy sobie o luteranizmie, kalwinizmie i islamie na koniec. Maryja w islamie, bo też Maryja w islamie jest, jak nie wiecie, to już wiecie. Więc już powoli lądujemy, jeszcze 10 minut, myślę, że będzie wszystko. Trzecia część tajemnicy wyjawionej 13 lipca w Kowa Dea Ira Fatima. Pisząc duchu posłuszeństwa Tobie, mój Boże, który mi to nakazujesz poprzez Jego Ekscelencję czcigodnego biskupa Leiri i Twoją i moją Najświętszą Matkę. Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie naszej Pani, nieco wyżej, anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz. Iskrząc się, wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat, ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki naszej Pani w jego kierunku. Anioł, wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: pokuta, pokuta, pokuta. I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg, coś podobnego do tego, jak widzi osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim. Biskupa odzianego w biel, mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieciosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą. Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżące. Chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze. Doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku, i w ten sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich,
mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzyża były dwa anioły, każdy trzymający w rękę konewkę z kryształu, do których zbierali krew męczenników i nią sklepali dusze zbliżające się do Boga. Przerażająca wizja. Wiele osób tutaj mówi, że tak naprawdę przecież, bo mówi się, że ta trzecia tajemnica fatimska wypełniła się na Janie Pawle II. Kiedy widzimy tą wizję, tak naprawdę czegoś takiego jeszcze nie było w historii świata. Tam rzeczywiście ta mowa o tym, że papież będzie cierpiał, tam było wcześniej mowa, że poświęci Rosję. To rzeczywiście można powiedzieć o Janie Pawle II, ale właśnie to też wiele osób komentujących tajemnice fatimskie zwraca uwagę na to, że ta trzecia część tajemnicy fatimskiej jeszcze nie została wypełniona. Rzeczywiście zniszczone miasto, czyżby Rzym na przykład. Jest to rzeczywiście wizja przerażająca. Tutaj nie będę tego więcej komentował. Nie jestem jakimś specjalistą od tajemnic fatimskich, ale rzeczywiście czytając to, można mieć wrażenie, że to jeszcze się nie wypełniło. Czy się wypełni? Przede wszystkim to, co Maria zawsze mówiła w tajemnicach fatimskich, w ogóle w Fatimie, prosiła o nawrócenie, modlitwę za grzeszników, wtedy nawet by II wojny światowej mogło nie być. Ale niestety ludzie tego wezwania Maryi nie podjęli. Tyle na temat tajemnic. Wybaczcie, jak ktoś czekał na więcej. To nie jest odcinek i seria poświęcona tajemnicom fatimskim. Są oczywiście, jest dużo w internecie filmów, które też to komentują. Jest wiele różnych zdań, wiele komentatorów na ten temat zwraca uwagę. Ciężko jest tak naprawdę znaleźć taką właściwą interpretację. Moim zdaniem, jeśli chodzi o moją opinię osobistą taką, to ta tajemnica jeszcze się nie wypełniła. Że tak naprawdę to nie chodziło tutaj o cierpienie papieża, bo tutaj jednak ginie, tak? I to nie jest tak, że to zostało, to może się rzeczywiście niestety stać. Kiedy będzie, czy będzie, nie wiemy tego. Dlaczego Fatima? Nazwa miasta i parafii jest wersją arabskiego imienia Fatima. No właśnie. I to jest bardzo ciekawy trop. Imię ta nosiła m.in. Fatima bint Muhammad, córka proroka islamu Mahometa, która zmarła w 632 roku. Fatima w wierze swojego ludu, zwłaszcza u szyitów, odgrywa bardzo istotną rolę. Jest porównywana do Maryi w wierze chrześcijańskiej. Ziemia ta niegdyś znajdowała się pod panowaniem arabskim. Geneza tej nazwy sięga czasów rekonkwisty krwawej wojny między muzułmanami a chrześcijanami toczonej z przerwami od 8 do 15 wieku. Imię Fatima nosiła mauretańska księżniczka wzięta do niewoli przez portugalskiego rycerza Gonçalo Hermiguesa w czasie jednej z potyczek. Hermigues zabrał ją do małej wioski na wzgórzach Serra da Aire i w niedaleko odłożonym Królestwie Portugalii. Według legendy Fatima zakochała się w swoim porywaczu i postanowiła się nawrócić na chrześcijaństwo, aby wyjść za niego za mąż. Została ochrzczona i otrzymała chrześcijańskie imię Aureana. Po jej śmierci Gonçalo nadał wiosce jej muzułmańskie imię. I to jest ciekawe, że Maryja akurat wybiera to miejsce na to, żeby właśnie się objawić. To też jest jakiś taki znak, no właśnie, może też, że przez Maryję przyjdzie nawrócenie islamu. Też rzeczywiście może po to, żeby, no właśnie, nie jest to na pewno przypadek, bo skoro Maryja wybiera sama gdzieś te, czy tam z woli Boga oczywiście, tak, te miejsca, no to właśnie. Teraz temat też ciekawy, już tak króciutko. Maryja, tam właśnie Maria, bo tam to nie jest Maryja, tylko tam ktoś ostatnio w komentarzach bardzo mocno tam cisnął, że żadna Maryja, tylko Maria, Maria. Dobrze, niech wam będzie. Miriam po hebrajsku, tam aramejsku, to już to jest nasze polskie, no tak jak jest, przecież jest, ile jest Jezusów w Piśmie Świętym? Trzech, tak? Jezue, Jezus tam syn Seracha i Jezus Nazaretu, tak? Jezue, Jezus, też no, mogliby to przetłumaczyć. Jeszua, to są no, po prostu po hebrajsku, tak? Aramejsku. No to jest no po prostu takie wyróżnienie też, że ta Maryja to jest ta szczególnie ta, tak? Zresztą to się wzięło też pewnie od łacińskiego Maria, tak? No i Polacy tak to zapamiętali, żeby po prostu wyróżnić, że to chodzi o tą Maryję, no to dlatego stąd się wzięło Maryja. Nie walczmy z tym, bo to takie dziwne. To nie ma jakiś, nie wiadomo, jakiś ten, po prostu tak jak, no, tak samo jak u nas w Polsce się nie przyjmuje imienia Jezus, chociaż takie imię w innych kulturach ludzie mają, nie tylko jest jeden Jezus na świecie, był,
tylko takie imię istnieje, tylko po prostu no, taka jest też kultura polska i tak to wyróżnia to imię Jezus, imię Maryja są święte i dlatego wyróżniamy Maryja, bo ono jest wyjątkowa. To jest, chodzi nam o Maryję z Nazaretu, Matkę Bożą. Dobrze, Maria z Nazaretu, Maria Panna, Matka Boża jest w luteranizmie otaczana czcią, chociaż zasadniczo nie kultem. Kościoły ewangelicko-augsburskie, mające swój początek w XVI-wiecznej reformacji protestanckiej, która powstała w wyniku sprzeciwu wobec, zdaniem reformatorów, nadmiernie rozwiniętego kultu, katolickiego kultu maryjnego. Warto dodać to właśnie zdaniem reformatorów. Marcin Luther o Maryi Pannie wyrażał się z wielką czcią, podkreślając głównie macierzyństwo Marii, jej wiarę oraz cnoty, takie jak pokora, uczciwość, uniżanie się, zupełne oddanie z siebie samej w służbę Boga. Luther podzielał naukę Kościoła katolickiego o tym, że Maria była zawsze dziewicą, Semper Virgo, czy po grecku ai parthenos. W swoich pismach i kazaniach reformator bronił także orzeczenia trzeciego soboru w Efezie. Co dziwne, przecież sola scriptura miała być, a nie jakaś tradycja, no ale dobra. Z roku 431 roku o Marii Pani jako Matce Bożej, Theotokos. Swoją wiarę Marcin Luther wyraził w słowach małego katechizmu. Wierzę, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg z Ojca Wieczności, zrodzony, prawdziwy człowiek zarazem z Marii Panny narodzony jest moim Panem. Dla Lutra Maria Panna nie jest pełną łaski, ale obdarzona łaską od Boga. Dlatego uważał, że jej życie nie jest chwałą jej osoby, lecz jedynie chwałą okazanej jej niezmiernej łaski Bożej. Osobiste opinie Lutra na temat Marii Panny nie mają we współczesnym luteranizmie mocy obowiązującej. Czyli tak sobie tak każdy wierzy, jak tam chce. Maria jest we współczesnym luteranizmie Matką Bożą, czyli Boga Rodzicą, świętą, czystą, zawsze dziewicą, najchwalebniejszą, najgodniejszą, najwyższej czci ze wszystkich kobiet żyjących w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości na ziemi. Nie jest jednak orędowniczką, współodkupicielką, królową niebios i ziemi, niepokalanie poczętą i w niebo wziętą. Chociaż kult maryjny w luteranizmie istnieje tylko szczątkowo, to i tak jest zachowany w największym stopniu w porównaniu z innych wyznań protestanckich. Chociaż dzisiaj tak naprawdę to tych protestantów jest tak dużo i każdy tak wierzy po swojemu, więc teraz to co protestant, to inny kościół, tak naprawdę można powiedzieć, tych wspólnot. Ponadto kalendarz liturgiczny kościołów, może bardziej wspólnot kościelnych ewangelicko-augsburskich, to nie są kościoły, zawiera trzy święta. 2 luty oczyszczenie, 25 marca zwiastowanie i 2 sierpnia nawiedzenie. Maryja w kalwinizmie. Maria z Nazaretu, Maria Panna, święta dziewica, jest w kalwinizmie szanowana jako wzór wiary, lecz nie jest otaczana kultem. Kościoły ewangelicko-reformowane mają początek w XVI-wiecznej reformacji protestanckiej, ta, która powstała właśnie tutaj, to już mówiliśmy. Kalwinizm był utworem następnego po Lutrze pokolenia reformatorów, dlatego teologia kalwinizmu w jeszcze większym stopniu niż luteranizm zerwała z katolicką tradycją maryjną. Co u Mary? Maria w ujęciu kalwińskim jest matką Syna Bożego, wybraną przez Boga. Jest świętą, czystą, zawsze dziewicą. Jest wzorem cnót chrześcijańskich, godnym naśladowania. Brak jakiegokolwiek kultu maryjnego. Odrzucane są takie pojęcia jak niepokalane poczęcie, wniebowzięcie, orędownictwo, pośrednictwo Marii u Boga, nadawanie Marii tytułów królewskich. Nie ma specjalnych modlitw, nabożeństw maryjnych, nie ma ani żadnej ikonografii maryjnej w kościołach, a imię Marii podczas nabożeństw pojawia się tylko w odczytywanych fragmentach Biblii, które to imię zawierają. A teraz najciekawiej, Maryja w islamie, a potem jeszcze, bo temat też się pojawił, Maryja Aparuzja. O właśnie, bo to jest też ciekawe. Tak, chociaż nie, to już jutro, przepraszam. Jutro będzie Maria Paruzja, kiedy powiemy sobie Medjugorje. Okej, okay. Żeby nie przedłużać, więc ostatni, to trochę zamąciłem, ostatni, bo mi się tutaj zniknęło jedno z przed oczu. Maria w islamie i na tym kończymy. Maria w islamie, Mariam, polskiego przekładu, w polskich przekładach Koranu, Maria. To obok Fatimy, córki Mahometa, Asii, żony Faraona, oraz Hadidży, pierwszej żony Mahometa, jedna z najbardziej szanowanych kobiet w islamie. Mariam jest ucieleśnieniem ideału kobiety muzułmańskiej. Posłuszna Bogu, oddana i gotowa mu wszystko poświęcić, prowadząca pobożne i sprawiedliwe życie, wypełnione milczeniem, modlitwą i postem. Jej imię tłumaczy się jako oddająca cześć Bogu i jest jedyną kobietą wymienioną w Koranie z imienia. Koraniczna postać Mariam jest błędnie interpretowana jako połączenie Maryi, Matki Jezusa, oraz starotestamentalnej Marii, siostry Aarona i Mojżesza, pewnie, tak? Cała sura 19 nosi tytuł Maria. Islam potwierdza dziewicze poczęcie Jezusa.
nazywając Marię Mariam al-Azra, czyli Marią Dziewicą. Jej dziecko jako dziecko została oddana na wychowanie Zachariaszowi. Koran zna również opowieść o zwiastowaniu, która zawarta jest w trzeciej surze Rodzina Imrana. O Mario, zaprawdę Bóg wybrał Ciebie i uczynił Cię czystą i wybrał Ciebie ponad kobietami światów. Bóg zwiastuje Ci radosną wieść o Słowie pochodzącym od Niego, którego imię Mesjasz, Jezus, Syn Marii. Imię Maryi pojawia się niejednokrotnie na muzułmańskich amuletach obronnych. Wschodni chrześcijanie symbol dłoni Fatimy nazywają dłonią Marii. Niektórzy wyznawcy islamu pielgrzymują do chrześcijańskich sanktuariów Maryjnych w Fatimie i do Lyonu. To jest taki długi temat, nie ma co aż się tak to zagłębiać, ale to też jest trochę ciekawe. Temat w ogóle samego Koranu mieliśmy okazję na wykładach w seminarium gdzieś tam tego dotknąć tak naprawdę trochę. Jest podobna scena jak z Biblii, zresztą wiemy, jak powstał islam, to jest połączenie jakichś tam pogańskich wierzeń Beduinów, no, ludzi, którzy tam żyli na tamtych terenach, coś tam wzięte z pism Nowego Testamentu, Starego Testamentu, takie sklejone, tak? Plus jeszcze jakieś tam wyobrażenia Mahometa, które miał na pewien temat. Więc tak to trzeba dziś zobaczyć. Dzisiaj to oczywiście poprawność polityczna, religijna pewnie zabroni tak patrzeć, ale zgodnie z objawieniem chrześcijańskim to jest ono ostateczne i każda religia, która powstała po chrześcijaństwie, nie ma innego objawienia. Jest nim Jezus Chrystus, więc jest to religia fałszywa. Trzeba to nazwać po imieniu. Islam jest fałszywą religią pochodzącą od złego, dlatego że na pewno nie od Pana Boga, tak? No bo skoro Pan Bóg już wszystko powiedział swoim synu i dał nam teraz etap zbawienia w kościele, że już jesteśmy teraz, już czekamy na przyjście Zbawiciela ponowne, Jezusa, na świat w chwale, to nie będzie innych objawień. A tu jeszcze przychodzi jakaś nowa religia, więc tak naprawdę islam jest religią fałszywą, diabelską, tak na to trzeba patrzeć. Nie mówię, że ci ludzie są wszyscy źli, bo to nie o to chodzi, ale sama religia jest fałszywa, tak z punktu widzenia katolików. Tyle o dzisiaj, trochę może tam w pewnych momentach zakręcone, może trochę przedłużone. Mam nadzieję, że dotarliście do tego momentu. Miło jest zobaczyć w statystykach, że to utrzymywanie uwagi trwa się dosyć długo. No, dziękuję wszystkim, którzy docierają do samego końca odcinków, czekają na błogosławieństwo też pewnie. No, ale to miło zobaczyć Was do końca i zachęcam bardzo, szczególnie tych, którzy przychodzą tutaj z Facebooka. Warto zasubskrybować kanał. My tam na tym Facebooku Was informujemy o tych wszystkich filmach, ale często jest tak, że informacje do Was nie docierają. No, a one przychodzą, powiadomienia się kliknie, subskrybuj, dzwoneczek, wtedy Ci będą te wszystkie filmy same przychodziły. Nie trzeba będzie szukać, będziesz wiedział, kiedy są. Warto polubić, bo statystyki rosną, to też dla filmu jest lepiej. Do więcej ludzi on może być potem proponowany, a miły komentarz się miło czyta. I to też dodaje takiej motywacji, żeby nagrywać dalej. Trzymajcie się ciepło, niech Was Pan błogosławi na dzisiejszą noc. Jutro Medjugorje i Paruzja i Maryja, a już 31 października moje świadectwo o Marii. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa. Ave Maria. Świętość.